No hej, witam was w kolejnym odcinku Gramy przy piwku Might and Magic 7. Tak, zgodnie z tym, co zapowiedziałem w odcinku poprzednim, w tym udamy się na napad na Tolbertiego w jego domu w Czeluści i przyniesiemy jego kostkę kontrolną, czymkolwiek ona jest. No i okej. Czy potrzebuję czegokolwiek? Chyba nie. Przydałyby się mikstury leczenia na wszelki wypadek. Ale najważniejszą rzeczą już się zająłem. A mianowicie najważniejszą rzeczą jest biegłość młoci w magii ciała na poziomie arcymistrza. Dlatego, że młocia, mając magię ciała na arcymistrzu, chroni, znaczy tak, jej czar ochrony przed magią chroni przed śmiercią i wymazaniem. To wymazanie jest dość upierdliwe. Jest to dość dziwny stan postaci, z którym jest sporo problemów. Specjalne i bardzo mnie cieszy, że nie będę miał już z nim problemów. Kupię sobie wszystkie mikstureczki. To też mi się może przydać w razie, jakbym jakimś cudem stracił manę. Czysta celność by się przydała, ale mnie nie stać. Każdy swój. Mogę sprzedać trochę badziewia. O, okej. Okay. A co mogę tu kupić? Heroizm podziękował, mam lepsze. Pierścień precyzji, no w sumie nie najgorsze. Ale widywałem lepsze. Mocy i osobowość, no ciekawe połączenie, raczej nie skorzystam. Wytrzymałość i celność, niezłe. Dobra, generalnie sam badziew. To czysta przyjemność. Okej, okay. No to się bujamy do Dei. Oczywiście przez Erafię. Do Erafi. A z Erafi jak da radę, to konno do Dei, a jak nie da rady, to sobie polecimy. Okej. Okay. Puk, puk. Wybieracie się gdzieś? Nic z tego. No, niestety. Dobra. Hop. Oj, hop. Może jeszcze mi się uda coś tu zakupić ciekawego. Witam. Jak się no, macie? No właśnie. Myślę, że mikstury życia się przydadzą. Czy mogę tu coś ciekawego kupić? Odnowienie ładunku. Heroizm, utrwalenie, odnowienie ładunku, utwardzenie przedmiotu, nie. Ale to się udało może się przydać. Udało to się. Też udało sobie się zrobią. Udało się. Udało się. Udało się. Udało się. Dobra, i parę pustych butelek, bo nie wiadomo, co się może stać. Mam 9000, w sumie myślę, że mógłbym je zostawić, ale 9000 to nie będzie wielka strata w porównaniu z tymi nauczycielami, których mam przy sobie. To też mogę sobie darować. Poza tym wcale nie zamierzam ginąć. Choćbym miał tą misję wykonać na zasadzie save and load, ale liczę, że nie będzie takiej konieczności. To jest bardzo trudna misja, tak jak zresztą mówiłem. Nie udało mi się jeszcze jej wykonać normalnie, że tak powiem, bez jakichś bonusów, ale z drugiej strony też kiedy grałem w Might and Magica, to praktycznie jeszcze się nie potrafiłem grać. No i faktem, który to udowodni, jest chociażby to, że zwykle w tym etapie gry miałem około 30 poziomu, no a teraz mam 56. No więc łatwo zobaczyć, że teraz jestem na dużo wyższym poziomie, dużo łatwiej powinno mi pójść. Jest spora szansa, że jakimś cudem tą misję wykonam. Zwłaszcza, że jak widać, miałem czas, żeby poekspić, żeby wyekwipować drużynę bez pośpiechu. Także wydaje mi się, że teraz ta drużyna jest całkiem dobrze przygotowana do czekającego ją zadania. Ale czy tak się okaże, to dopiero się okaże, że tak się wyrażę. Miejmy nadzieję. Dobrze.
Jeszcze tu został dzień bogów, a o młodzi. Ochrona przed magią. Okej. Okay. No i jestem zasadniczo wyuczony, znaczy wybuffowany wszystkim, co mi trzeba. Może jeszcze niewidzialność i światło pochodnie. A tu coś jest? Pusto. Okej. Okay. Światło pochodnie. No i cóż, niewidzialność. No idziemy szukać tego Tolbertiego. Nie jestem pewien, gdzie to będzie. Spróbujemy najpierw tu. O. Tu jest pusto. Tutaj. Dom Darkenmoor. O, fajny gość. Podoba mi się. Znaczy, może nie w tym sensie, że mi się podoba, ale sympatyczny. Nie tutaj, czyli podejrzewam, że tak powiem, symetrycznie po drugiej stronie będzie. No, wyjdźcie z cholera tej lawy, no. Sieroty. Dobra, tam muszę przejść. No, łatwo nie będzie. Dobra. No, już widzę, że będzie zabawnie. Dobra. No. Tutaj, nie? Zamknięte. Tu jest po prostu zamknięte, super. A to? Wynośmy się stąd. Mały dom. No i okej. Tu mamy pana Tolbertiego. Myślę, że zapiszę sobie grę, żeby mieć od czego zaczynać. I przydałoby się podleczyć. Nie ma sensu się bawić w jakieś cuda, podchody. Czy kompulik mi cokolwiek powie na ten temat? No nieźle, nieźle. Odporny na większość rzeczy, multum życia. A jako broń, z tego co widzę, ma pistolet. Super. No, będzie ciekawie, będzie ciekawie. Dobra. Sobie poleczymy się. Nie ma co. Przy okazji może zaklnę sobie broń jakąkolwiek. Nie wiem, co mogę. Ostrza złoczyńców się nie da. Kapitańskiego kordelasa też nie. Tego łuku również się nie da. Ale ten trójząb można. Zawsze to coś. No, nie jestem pewien, czy to jest dobry pomysł, taka walka, ale... Dobrze, czy jeszcze coś mogę zakląć? To nie. To nie. To tak. A, no tak, bo ja teraz jak zaklnę, to już takie zostanie na zawsze. To nie do końca rozsądnym było zaklinać każdą możliwą broń, ale mniejsza z tym. Dobra. Nie ma co się czaić, pośpię za 3 godziny. Się skończy. Jeszcze podleczymy. Dobra, banzai. Nieźle idzie, jak na razie. Z czego kolega jest... może być na przykład... implozja. No, bije dość mocno. Ale myślałem, że będzie trudniej, jak na razie. Tylko z tego co wiem, kolega się leczy. A to może być bardzo dużym problemem. No właśnie o tym mówię. Menda wredna. Ale? O, Asmo myślę, że... O, rzucił godzinę mocy, co już będzie dużym problemem. Ale zasadniczo już się nie muszę leczyć. Pięknie.
Jeszcze jakby się nie leczył tak Menda. No niestety. Ale widzę... Trafiajcie go częściej, proszę. No nie... No proszę. Cholera, no. Ginie. 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 Jak na razie idzie bardzo łatwo. Spodziewałem się, że będzie dużo, dużo trudniej. A tymczasem kolega zaraz się położy. O, chciał mi coś zrobić. Najpewniej chciał mnie wymazać. A tak jak mówiłem, to jest bardzo upierdliwe. Giń. Proszę cię, giń. Kompliku, zabij go. Tak, 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 tak. Jej. Zdobyłem kostkę. Mała, czarna kostka z niezidentyfikowanego metalu. Oraz miotacz. Nie mogę tego użyć. Miotacz. Bardzo fajna broń. Warto się jej nauczyć, jej obsługi. Aczkolwiek powiem wam, że wcale dupy nie urywa. No nie powiem, że jest zła. Nie, 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 nie. To jest bardzo dobra. Czy tu się gdzieś... Tu jest jakieś coś. Tylko nie wiem gdzie. Okej. Okay. Tu jest skrzynka. Którą z pewnością otworzę. O, wskrzeszenie, dzień bogów. Generalnie nic ciekawego. Ale dobra. I tam jest przejście, no dobra. Czyli zwiedziłem wszystko. Dobra, udało mi się. Czyli teraz zasadniczo mógłbym już odcinek skończyć, znaczy iść oddać questa i skończyć odcinek. No i zasadniczo to mi zostało do zrobienia, ale to wcale nie jest tak łatwo. Idziemy do mędrca Roberta, który kazał nam tego Tolbertiego zabić. Może przy okazji dowiemy się, czym jest ta mała kosteczka, którą mieliśmy odzyskać. Okej. Okay. Wiem, że macie wiele pytań, ale jestem pewien, że odpowiem wam na nie wskrzesicielka. Gdy wypełnicie dla niej jeszcze jedną misję, znajdziecie ją przy gawinie Magnusie w sali tronowej. Dobrze. Tam też się udamy. No i oczywiście expa wskoczyło. No, za cztery poziomy. Rany. Szkoda tylko, że kasy tyle nie wskoczyło, żeby się tego wyuczyć. Zobaczmy, co nam w dzienniczku pisze. Traktat, tor przeszkód, na jest na czele, świątynia ciemności, wampiry, zamach. Okej. Okay. Generalnie, a w sumie zobaczmy, co tam pisze. Jak ktoś chce, może sobie tutaj zapauzować i przeczytać. Ja tak w miarę szybko czytam. Archibald Iron Fist pojawił się w starym laboratorium Cleve'a Clankera, ble, ble, ble. Aha, rozłam w Dei i w ogóle, ble, ble, ble. Być może Archibald będzie skłonny do pokojowych. Okej, ble, ble, ble. Dobra, posuń się, aniołku. Nie mam nic do ciebie, ale strasznie mi zawadzasz. Okej, okay. Teraz tak, jak tu się szło? Chyba tutaj się szło do tego wielkiego zamku, chyba tak. Mistrz uroków. Wieśniak. Lady Carmine. Dobra. No, 60. poziom to jest ładnie, ładnie. Swoją drogą. Ciekawe, o ile wyższy bym miał, gdybym grał jedną postacią. Wiem, że da się jedną postacią przejść grę, znaczy zabić wszystkie postaci na samym początku i tylko jedną przejść dalej. Dobra, ale mniejsza z tym. Witaj. Atak na diabły.
Jest jeden problem. Kliganie znani jako diabły lub demony muszą zostać zniszczeni, zanim doprowadzimy nasze plany do końca. Fajnie. Jesteście silni, ale nie na tyle, by samemu pokonać te diabły. Są one podatne na rodzaj magii, którą posiadają nekromanci i częściowo nasi czarodzieje. Musicie przeniknąć do bazy diabłów i zabić ich przywódcę. Tak, nie Henofexa, tylko Xenofexa. No proszę, ja was. To powinno na jakiś czas odsunąć od nas zagrożenie. Czarnoksiężnicy wybudowali tunel prowadzący do ich wulkanu, skrajny olbrzymów w ziemi opanowanej przez diabły. Ble, ble, ble. Okej. Dobrze. Fajnie. Tylko jak ja się mogę nauczyć walki... Aha, mam już walkę miotaczem. Bardzo fajnie. Na dzień dobry, trzeba ją na 10 punktów podnieść. Nie dlatego, że to jest... O, u młoci akurat się nie dało rady. O, jeszcze tutaj. Okej. Generalnie dlatego, że ktoś, kto jest sierotą, czyli na przykład Kompulik, myślę, że będzie miał całkiem ładne obrażenia z miotacza. Aha, komiotacz się trzyma w łapie. To pomyślimy. Zobaczymy, jak to będzie szło. To jest całkiem ładna broń, całkiem dobra. Ale nie aż na tyle. Ale jest pierońsko szybka przede wszystkim. Także może nie ma jakichś kosmicznych obrażeń. Ale bardzo szybko się z niej strzela. Tylko, że trzeba teraz ją sobie wylewelować, a ja nie wiem gdzie. Przejdziemy się po Celest, może akurat coś znajdziemy. I przy okazji muszę młoci jeden poziom awansować, żeby można było je wbić miotacz. Tak, jest to broń pochodząca z czasów przed ciszą. A osoby, które się orientują, których interesuje cała ta oprawa fabularna, to wiedzą, co oznaczają czasy przed ciszą. Ci, co nie wiedzą, to nie wiedzą. Aczkolwiek proponuję zagłębić się w te kwestie, bo cała fabuła Heroesów i Might & Magica jest całkiem ciekawa. Mistrz Magii Światła, fajnie, tylko ja bym chciał tym miotaczem sobie podlewelować. Wiecie? Dałoby radę? Dźwięczny bym był. No, hej. Zamknięte. O, tu można być mistrzem. Tu nie można być nikim. A tu można być eks... Ale jaja, za darmo. Fantastycznie. Ty, podoba mi się to. Czemu nigdzie tak nie można? Znaczy, czemu wszędzie tak nie jest? Jak tam teraz z tym? Już by Kompulik lepiej szalał? Obrażenia się specjalnie nie zmieniły, aczkolwiek szansa na trafienie, no to kosmicznie. Aha. Do punktów ataku, do punktów ataku, do punktów ataku. Aha. Zwiększa się tylko celność strzałów, czyli zawsze bym trafiał. O, w sumie nie jest to złe. Ale póki co jeszcze muszę młocić 10 poziom w tym wbić. A resztę punktów przeznaczę na jeszcze nie wiem co. Dobra, podejmiemy wszystko. Bo z tego co pamiętam, to co po niektórzy wbili nawet 4 czy 5 poziomów. Więc tak, zacznijmy od młoci. I młocia da sobie tutaj 10. A teraz lecimy po kolei. Wspaniale. Raz, raz, raz. Wspaniale. 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 Ho, ho, ho. Zostało 6000. No, powiedzmy sobie, to nie jest dużo. Ale swoją drogą, czy taki miotacz może być na przykład miotaczem ognia? Nie, nie może. Szkoda.
30, 70, 70, 57. No ładnie. Teraz kwestia. W co ja resztę tych punktów rozdam? No bo w sumie to już jest koniec gry. A muszę się udać do kolonii Zod w krainie. O, tu jest, żeby zabić Xenofexa, nie Henofexa. Ale imię nie jest ważne. Ważne, że mam ubić szefa diabłów. A tak. Tylko, że to wcale nie będzie takie proste. Zrobię sobie każdego arcymistrza w broni starożytnych, czyli w tym miotaczu, w razie gdybym znalazł ich więcej. A do tej pory, no sam nie wiem. Myślę, że te punkty jakoś sensownie rozdam, no bo co innego zostało. I może w następnym odcinku trochę się poduczę i spróbuję się przebić do tej krainy olbrzymów. Ale na razie zostańmy arcymistrzami. Okej, jest pięknie. No i teraz zakładałem, czy taki kompulik to ile by miał? 66 celności. Ładnie, ładnie. Trochę mu spada klasa pancerza, ale broń wydaje się sympatyczna. Okej, ale ja sobie to zostawię. Udało mi się ubić Tolbertiego bez większych problemów, co jest dla mnie nie lada wyczynem. I udało mi się to pierwszy raz w życiu. Widać, cóż, jakoś tak poświęcając więcej czasu i robiąc wszystko po kolei, idzie mi to dużo łatwiej. No i teraz mam dylemat. No, zostało niewiele rzeczy. Ten tunel do tej krainy olbrzymów, do Eofol, jest dość trudny. Ale myślę, że na tym poziomie już, chociaż z drugiej strony, tam są starożytne behemoty w ilościach hurtowych, a już ze starożytnymi behemotami miałem przejścia i wcale nie było fajnie. Dobra, może rozdam resztę punktów. Mogę zostać mistrzem w kiju? O proszę, to trzeba pomyśleć, żeby to rozdać. Zbroja skórzana, tu mam na maksa. Identyfikacja przedmiotów, nie mam co dawać. Medytacja. No cholercia, przydałoby się to troszeczkę jakoś wziąć i porozdawać. Ale może na przykład rozdam sobie po jeden do każdej magii. O. Zasadniczo używam większości z tych magii. No może magii ziemi trochę w mniejszym stopniu, ale też czasem się zdarza. No jeśli chodzi o młocie, to przede wszystkim magia ciała. O, idealnie. Jeśli chodzi o Blendiego, to najpewniej będzie łuk. Chociaż już ma 17, to jest absolutny rekord jak dla mnie. No, więc cóż jeszcze mogę mu dać? Może być w kolczudze arcymistrzem, to muszę sobie pamiętać, żeby następnym razem się tego wszystkiego wyuczyć. Damy mu do 20. Myślę, że to w zupełności by mu wystarczyło. A chociaż zawsze można jeszcze. Po prostu jemu miotacz się da na samym końcu, jeżeli już będziemy mieć. Dla każdego, bo on z łuku i tak wymiata lepiej. Jeśli chodzi tutaj, to co mogę dać Asmo? Naprawianie. Aha, jest to. Trzeba go tylko wyuczyć. Uczenie się mu nic nie da. Atletyka jest. No naprawdę, nie ma w co dawać. Damy w takim razie w miecz. No i okej. No to w następnym odcinku albo się tylko uczymy, albo się uczymy i wybieramy się do Eofol. A czy jedno i drugie, czy tylko jedno, to się okaże. No i cóż, zasadniczo to by było na tyle. Widzimy się razem następnym. A teraz cóż, łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie i tak dalej, i tak dalej. Na razie, hej!